praca systematycznie z naszym wewnętrznym oporem. Poszukiwanie, co jeszcze może być cieniem twoim, co może być oporem, żeby nie obudzić się z głową, nie z ręką, tylko z głową w nocniku. Jak czegoś nie czuję, to mam negatywne myśli. Jak mam negatywne myśli, to mam negatywne słowa. W związku z tym, w kontakcie z człowiekiem, ja to wyrażę. Bardzo ważne jest to, jak zrozumieć proces zmiany, jak zrozumieć proces komunikacji i jak tą osobę przeprowadzić do etapu, w której on będzie bardziej otwarty, z większym zaufaniem, otwartością będzie do nas podchodził. I spójrzmy sobie na wasze podsumowanie. W biznesie, jak i w takim klasycznym coachingu, rzadko jest czas na zastanowienie się nad przyczyną. Nie myślimy o tym, co myślą ludzie, co mogą myśleć inni. I w jaki sposób to myślenie wpływa. Stres, gniew, strach to nie jest negatywna emocja człowieka, tylko to jest informacja, że nam czegoś brakuje. To nie jest szkolenie, które ci podniesie poziom energii mega. To nie jest szkolenie, które nakręci cię na tydzień. To jest szkolenie, które da ci po prostu narzędzia. To, co dla mnie tutaj też bardzo wartościowe, to to, że coachowie często nie mają z kim popracować nad swoimi problemami. Tutaj na sali jest to możliwe i no, ma to ogromną po prostu dla mnie wartość. I to jest głębsza motywacja niż to, że pracuję i zarabiam. Bo dokopuję się do głębszej intencji, głębszej wartości, głębszego poczucia sensu tego, co robię. Uczestnictwo w szkoleniach Adama i tak naprawdę w całym cyklu, ponieważ jestem na cyklu coachingowym, dało mi niesamowity power do działania i tak naprawdę udało mi się wiele rzeczy pozmieniać w swoim życiu. I bardzo mnie zaciekawiła szczególnie część pracy ze zmianą i całym procesem przeprowadzania ludzi przez różne etapy tej zmiany. W procesie zmiany, jeśli my będziemy tylko myśleć, jaką mamy wizję, do czego dążymy, a nie zatrzymamy się na tu i teraz i na krok wstecz, skąd wypływa opór, to będzie bardzo ciężko przeprowadzić zmianę.